Cześć, dzisiaj będziemy wychodzić na spacer z Szańką. Opowiem Wam pokrótce, co ze sobą zabrać, jak się zachowywać i na co zwrócić uwagę. Idziemy na spacerek? Na spacerek idziemy? Czekaj. Chodź, dobra, Sunia. Super, Malusiu. Po pierwsze, jak wy się macie ubrać i jak macie ubrać psa? Wy macie się ubrać jak najwygodniej, żeby wasze ubrania nie krępowały ruchu w razie, gdyby pies wam zwiał. Jeżeli chodzi o psa, jeżeli jest zimno i pies nie ma podszerstka, no to ubieramy mu jakiś sweterek, coś takiego, żeby mu było cieplej. Natomiast w przypadku Szańki i innych psiaków z podwójnym podszerstkiem, nie martwimy się o to. Ubieramy szelki. Szelki są najwygodniejsze. Jeżeli oczywiście wolicie obroże, to pamiętajcie, by nie krępowała tutaj szyi psa. Druga kwestia to smycz. Możecie skorzystać z takiej smyczy flexi rozciąganej. I nawet jeżeli macie małego psa, to polecam Wam jednak zaopatrzyć się w taką dedykowaną dla psów średnich. Zaczep nie jest za ciężki, a piesek ma trochę więcej metrów do biegania. Jeżeli na przykład chcecie puszczać psa na większe odległości i macie nad nim większą kontrolę, no to możecie skorzystać z takiej linki. Można ją oczywiście gdzieś przyczepić, na przykład do śledzia od namiotu. Zaczepiamy wtedy pieska i piesek sobie lata jak chce, gdzie chce i kiedy chce. Oczywiście pamiętajcie, by mieć nad nim kontrolę. Jeżeli tej kontroli jeszcze zbyt dużej nie macie, no to warto jednak skorzystać z krótszej smyczy, najlepiej materiałowej, ona najpewniej się trzyma w ręku. Woreczki. Jest jedno miejsce, gdzie nie musicie zbierać kup psa, własne podwórko, bo tam to już naprawdę wszystkim jest obojętne, czy będziecie w to wdeptać, czy to będzie naturalny kompost, czy cokolwiek innego. Ale wszędzie, zwłaszcza w miastach, w miejscach publicznych, no to warto jednak te woreczki wziąć. Jeżeli się brzydzicie zebrać kupę przez woreczek, to są teraz specjalne szczypczyki, którymi można tę kupkę podnieść. Kolejna sprawa, zwłaszcza jeżeli są upały, pamiętajcie, by jeżeli spacer będzie długi, zabrać ze sobą wodę. Możecie wziąć zwykłą wodę mineralną w małej buteleczce, to przy okazji wy skorzystacie i miseczkę rozkładaną, ale możecie równie dobrze skorzystać z takiego oto zestawu, gdzie macie butelkę, miskę, nalewamy tu wodę, piesek sobie chłopcze. Smaczki przydadzą Wam się, jeżeli nie jesteście pewni, czy pies będzie Was słuchał, bo spacer to jest też doskonały moment, żeby nauczyć psa posłuszeństwa i żeby do Was przychodził. Na smaczki piesek powinien zawsze zareagować. Szani! Am-am! O, właśnie tak jak Szańka. Ona kocha smaczki na tyle, że jest w stanie za nie wskoczyć w ogień, więc myślę, że zawsze przyjdzie. Możecie wziąć jakieś gryzaki, piłeczki, ale jeżeli nie macie akurat tego na podorędziu, no to oczywiście są też zabawki z wielkimi kijkami, różnymi takimi gałązkami, które znajdziecie na bieżąco na spacerze. Okej, a teraz kilka tipów, jak zachować bezpieczeństwo dla psa i dla siebie. Jak człowiek powinien postępować na spacerze, w miejscach publicznych zwłaszcza. Jak to jest z tym spuszczaniem ze smyczy? Otóż, według polskiego prawa, dokładne obostrzenia zawsze wyznacza gmina, miasto bądź właściciel obiektu. Natomiast teoretycznie nie ma zakazu spuszczania psa ze smyczy, o ile zachowacie wszelkie środki ostrożności, czyli między innymi jesteście w stanie psa przywołać i pies nie jest agresywny, bo w przypadku ras agresywnych, takich jak na przykład owczarek kaukaski bądź rottweiler, teoretycznie wymagany jest kaganiec i niespuszczanie psa ze smyczy. Pamiętajcie, że kary są zależne od przewinienia, w związku z czym, jeżeli pies tylko po prostu, nie wiem, coś wykopie w parku, no to wtedy kara grzywny jest około tam 250 zł. Natomiast jeżeli już jego zachowanie szkodzi ludziom wokół, bądź nie daj Boże, ugryzie on człowieka, no to jest już powyżej tysiaka albo nawet i grubiej, w przypadku ras agresywnych powyżej 5000. Odnośnie spuszczania psów ze smyczy, są pewne miejsca, gdzie jest to zakazane. Na pewno są to parki narodowe, wszelkie strzeżone miejsca. W lesie też nie możecie puszczać psa luzem, pamiętajcie o tym.
Kolejna sprawa, jeśli chodzi o spacery i koegzystencję z innymi psami. Zwracajcie uwagę na żółte akcenty w oznaczeniu psa, na smyczy, na obroży. Żółte oznaczenie podchodź. I to z wielu powodów. Pierwszy powód jest taki, że pies może być agresywny. Drugi powód może być taki, że może się bać. Trzeci powód z kolei może być taki, że właściciel po prostu nie życzy sobie, ażebyście do tego psa podchodzili ze swoim psiakiem bądź wy sami. I tu też ważna sprawa. Zawsze pytajcie, czy możecie podejść do psiaka i go pogłaskać. Jeżeli wasz piesek podleci do niego mimo wszystko, no to wtedy też warto przeprosić. To są takie podstawowe zasady kultury, ja się ich zawsze staram słuchać, bo szanse się to zdarzyło przy nauce posłuszeństwa. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli mija nas jakiś pies, to zaczepiam go na smycz, jeżeli jest puszczony luzem. I tego samego właściwie oczekuję od innych ludzi. Teoretycznie takie powinny być zasady koegzystencji z innymi psami na spacerach, no bo nigdy nie wiadomo, jak który pies zareaguje. Jest to zależne od wielkości drugiego psiaka, na przykład Szańka może być potraktowana jako królik do ganiania albo zabawka. Plus no ona jednak się boi. Dlatego pamiętajcie, jeżeli mijacie kogoś, bądź ktoś was mija, no to naprawdę miło by było na te kilka sekund zapiąć psiaka swojego na smyczy. Kolejna zasada dla takich jak ja. Jeżeli kręcicie filmik na YouTube'a albo w ogóle jakiś vlog czy coś w tym stylu, idziecie z psem na spacer, to jednak korzystajcie z czyjejś pomocy. Tak, żeby ten ktoś, ten drugi ktoś, w tym przypadku mój mąż, którego serdecznie pozdrawiam, pilnował psiaka i żeby psiak wam nie zwiał, bo jednak nie możecie się skoncentrować i na nagrywaniu, i na pilnowaniu psa w 100%. Pamiętajcie, bezpieczeństwo psa przede wszystkim. Okej, no i ostatnia sprawa, na takim spacerku z psem. Co jest dla psa ważne? Pamiętajcie, że dla psa ważna jest eksploracja. Co jakiś czas warto jest mu zmienić teren do biegania i do chodzenia. Dla takiego psa ważne jest też węszenie, więc nie odciągajcie od każdego krzaczka czy od każdego słupka, który chce ten piesek powąchać, bo on naprawdę wchłania mnóstwo różnych informacji, w tym także od innych psów. Co do samej zabawy z psem na takich spacerach, no to tak jak już mówiłam, patyki, nie patyki, bieganie, grunt, żeby psiak się rozładował. I tak, jeśli chodzi o ilość spacerów, no to teoretycznie minimum te 3 powinny być, chyba że jest 1 plus 1 taki dość długi, kiedy psiak faktycznie może się mocno rozładować. Jeżeli macie też opcję, żeby pojechać z psiakiem gdzieś na działkę, no to też jak najbardziej polecam, bo tam psiak tym bardziej sam się wyładuje w własnym zakresie. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że materiał się wam podoba. Dzięki za subskrypcję, dzięki za wszelkie łapki w górę. Pozdrawiamy razem z Szańką. Cześć! Ała, moja noga! Jeżeli taki pies podbiegnie, no to siłą rzeczy biorą ją od razu na ręce. To jest zawsze... Właśnie, a propos dużego psa. Cześć, piesku! Szani, chodź! Chodź! Chodź, cześć! Smyczy. No, dobra.